Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kaja Klimek i bardzo, bardzo się cieszę, że tu mogę być z Wami. Zachęcam oczywiście wszystkich do zadawania pytań, do komentowania. Jak wiecie, jest to premierowy pokaz, więc twórcy są spragnieni wiadomości od Was i feedbacku. A tymczasem zapraszam do mnie drużynę, która poleciała na Księżyc i wróciła i przywiozła nam ten film. Kuba Mikurda, reżyser. Wielkie brawa. Daria Maślona, producentka tego filmu, montażystki Iza Pająk i Laura Pawela, zapraszam, oraz kompozytor muzyki Stefan Wesołowski. Cieszę się bardzo, że się spotykamy, żeby porozmawiać o Waszym filmie. Wiem, że na sali są też inne osoby związane z tym projektem. Jedną osobę minęłam w drzwiach przed seansem. Nie wiem, czy chcecie przywitać tych, którzy troszeczkę się spóźnili i też pojawili się w tym filmie. Tak, na sali są z nami właśnie pan Mateusz Żuławski. Wejście smoka niemalże. Witamy. Pan Andrzej Korzyński chyba tylko wyszedł, czyli kompozytor. Ale jak wróci, tylko oklaszczemy. Tak. Oklaszczemy oczywiście. Jest pan Wojciech Biernacki z nami. Pan Mieczysław Wojczak. Pan Janusz Zaorski. Pan Michał Zabłocki. Miał być też pan Andrzej Jaroszewicz, ale niestety rozchorował się dzisiaj i niestety nie mógł dotrzeć. Myślimy o nim ciepło, zawsze. I jeszcze pani Maria, jest pani Maria? Pani Maria Gornicka, nie widzę tutaj. Ale jeśli jest, możemy ją nagrodzić brawami. To są nasi goście, a też oczywiście są inni członkowie ekipy, między innymi Madzia Szymków, druga reżyserka, Magda Bojdo, operatorka kamery, jest Oskar Szymański, asystent montażu. Wiele godzin w montażowni, tak? Janek Borowiec, czyli nasz doradca prawny. Boże, mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam, a jak sobie przypomnę jeszcze to. Jeżeli ktoś jeszcze jest, a nie wymieniłam, to proszę krzyczeć. Nie słyszymy tych krzyków. W kosmosie nie słychać krzyków. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Bardzo się, tak jak mówiłam, bardzo się cieszę, że się... O, widzisz, czyli jednak. Mój wspólnik Stasiu Zaborowski. Przepraszam, Stasiu. O, teraz już wszyscy. Zależało mi na tym, żeby to wybrzmiało, bo zarówno Na Srebrnym Globie, jak i ten film to są filmy drużynowe bardzo mocno. Jednak ta współpraca, wiem, że dla Was była bardzo ważna, ale jednak, Kuba, trochę zacznę, jakby to był mem. Andrzej Żuławski, bo to jest jednak dużo. To jest, sam mówiłeś przed filmem, że zorganizowanie tej struktury filmu jako opowieści o życiu, o filmie i właśnie o pewnym kraju to był pewien klucz. Więc powiedz nam, jak długo dla ciebie ten proces znalezienia tego klucza, tego serduszka ukrytego w filmie trwał? Czy to było jasne od początku, że właśnie tak ta opowieść o ucieczce na Srebrny Glob będzie przebiegała? Czy to był trochę sparring i mocowanie się jednak z tą postacią? Podkreślam. Ja po swoim poprzednim filmie wiedziałem na pewno, że jeżeli będę jeszcze kiedykolwiek próbował, a wcale nie byłem tego pewien, zajmować się jakąś biografią albo jakimś twórcą czy twórczynią, to na pewno nie będę chciał robić filmu o całości, tylko będę musiał znaleźć jakiś wycinek, który będzie na tyle symptomatyczny, żeby pozwolił powiedzieć jakby o czymś więcej. No i wydaje mi się, że o Andrzeju Żuławskim tak naprawdę no, nie dałoby się zrobić 90-minutowego filmu. Nawet chodziło nam po głowie, że może to jest materiał na serial i być może w jakimś utopijnej telewizji mógłby powstać 6-odcinkowy serial, którego to byłby jeden odcinek, prawda? Każdy kolejny subskrybuję film, ją. Może trzeba ją założyć po prostu. Każdy kolejny film, a przynajmniej niektóre z nich doskonale nadają się właśnie na takie odejście jakby ku czemuś innemu jeszcze, że to jest o życiu prywatnym, ale też ku czemuś więcej. Ten film jest akurat o tym, o czym jest. Mam wrażenie, że mógł mieć podtytuł Młody Żuławski, trochę jak Młody Szekspir też i to też był dla mnie jakiś punkt zaczepienia, żeby nie próbować opowiadać o tym Andrzeju Żuławskim, jak on w pewnym obrazie, jakby, który znamy, ale właśnie o tym momencie, kiedy Andrzej Żuławski jeszcze mógł być bardzo różnymi Andrzejami Żuławskimi, to znaczy kiedy ta kariera mogła się potoczyć w bardzo różne strony jeszcze. Mam wrażenie, że to jest chyba jakiś sposób na to, żeby dostać się do czegoś więcej w biografii twórcy czy twórczyni, to znaczy taki moment, kiedy za chwileczkę już to pójdzie tym torem, którym poszło, prawda? Natomiast jest jeszcze taka chwila, kiedy a gdyby później, a gdyby wcześniej, a gdyby się udało, to mogłoby być coś zupełnie innego. No i oczywiście to, że to się układa w jakąś historię od razu, prawda? To się układa w jakąś taką historię od razu. Mówi się też na pierwszej lekcji scenario-pisarstwa, że jeżeli chce się dobrze bohatera opowiedzieć, to trzeba go wyrzucić z wody, tak? Zasada takiej ryby wyrzuconej z wody, czyli zasada pewnego kryzysu, w który taki bohater musi wejść po to, żeby odsłonić swoje miękkie podbrzusze, po to, żeby pokazać się w takim momencie, w którym rzeczywiście musi o coś walczyć, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. I oczywiście życie Andrzeja Żuławskiego obfitywało w przeróżne sytuacje, natomiast to był taki moment, mam wrażenie, w którym rzeczywiście coś bardzo nie poszło zgodnie z planem i to na kilku planach właśnie, i politycznym, i filmowym, i osobistym. Dziękuję. Dario, jednak mamy tutaj reżysera, który chce opowiedzieć o innym reżyserze. To pociąga za sobą przeróżne wyzwania produkcyjne. Wszyscy pewnie jesteśmy pod wrażeniem tych archiwów. Nawet fani For Life Andrzeja Żuławskiego wielu z tych materiałów nie znają. Więc gdybyś mogła powiedzieć trochę o budowaniu właściwie tego gmachu, z którego powstał film za pomocą tych różnych cegiełek, że tak to ujmę metaforycznie. Tak, to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ powstał scenariusz oczywiście tego filmu, no na takiej, od tego zaczęliśmy, ale robienie filmów z użyciem materiałów archiwalnych ma to do siebie, że tak naprawdę scenariusz jest pewnego rodzaju intencją, a potem rozpoczyna się poszukiwanie po Europie materiałów archiwalnych, po Polsce też oczywiście. I Kanadzie. W każdym razie potem te materiały archiwalne mówią nam coś, co zakładaliśmy, ale również zupełnie coś nowego. I to jest z jednej strony szalenie też pociągające, że nagle otwieramy jakiś skarbiec, który zupełnie inną perspektywę nam pokazuje. I to jakby nie ma znaczenia, ile się książek przeczytało, ile filmów obejrzało itd., itd. Po prostu nagle okazuje się, że mamy jakiś materiał, o którym, tak jak mówisz, nikt nigdy wcześniej nie widział. No i jakby to wywraca wszystko, nie? Bo powiedzmy, że tak było z tą sceną otwierającą film, że jakby zobaczyliśmy to dziewczyny zaraz tutaj powiedzą. No i na pewno jakby też ogromne podziękowania dla pana Mateusza Żuławskiego, który zdecydował się na taki odważny krok i udostępnił nam materiały, które nigdy wcześniej nie widziały światła dziennego, nie? Więc... Dziękujemy, panie Mateuszu. Tak, tak, także podobno nie widział ich nawet Ksawery, więc to naprawdę dla nas było też, jakby dziękujemy za to zaufanie. No i na pewno jakby to jest ciekawe, jeżeli chodzi o film archiwalny. I potem no, z tych 300 iluś godzin materiału wybiera się przez rok, nawet półtora, tak, wybiera się to, co potem możecie zobaczyć na ekranie. Zanim wrócę do Kuby i zapytam też o postaci, o ludzi, o osoby, które pojawiają się w tym filmie, zapytam właśnie was o montaż. Andrzej Żuławski, jeśli znamy jego filmy, jeśli znamy Na Srebrnym Globie, wiemy, że to też jest bardzo mocny styl opowiadania historii, bardzo mocno montażowo, niejednokrotnie super dynamicznie. I zastanawiam się, na ile dla was to było jakimkolwiek punktem odniesienia przy pracy nad tym filmem. No i też oczywiście, jak znaleźć język własny do opowiadania o kimś, kto go ma i jeszcze na dodatek opowiadać to z reżyserem, który robi film o filmie. Więc to jest bardzo dużo jednocześnie wyzwań montażowych, więc chciałabym, żebyście trochę o tym opowiedziały. Może Izo, zaczniesz? Tak, oczywiście. Bardzo skomplikowane jest to pytanie. Może ja zacznę od tego, że właśnie, nie wiem, słuchać mnie? No, że oprócz tego, że był super zaplanowany scenariusz, no to myślę, że taką główną rolę, która zdeterminowała wszystko w montażowni, właśnie miały te materiały archiwalne, które właściwie się pojawiały do samego końca, a nawet jak już prawie film był ukończony, to się dalej pojawiały jeszcze jakieś kolejne super materiały. I one naprawdę zmieniają bardzo wiele, tak jak przed chwilą Daria powiedziała, i to jest niesamowitą moc mają. I właśnie to pierwsze ujęcie, takie chyba bodajże 2-minutowe ono jest, kiedy to jest z planu jednego z filmów, który kręcił Andrzej Żuławski we Francji. Właśnie niesamowite ujęcie tej jego determinacji i takiego totalnego wejścia w tę swoją rolę. I chyba bym tak odpowiedziała, że bardzo dużo, myślę, właściwie wszystko determinowały te materiały archiwalne. Plus oczywiście po drugiej stronie mieliśmy materiały z samego filmu, cały film, który jest po prostu tak mocny i silny. Więc starałyśmy się to po prostu łączyć, jakąś nić pomiędzy tym znaleźć, plus jeszcze te materiały miały różne, prawda, różny charakter, bo jedne były takie ściśle z planu, ale były też sporo tych z czasów PRL-u. Ale to, jak teraz ogląda się całość, to się wszystko tak strasznie łączyło, właśnie łącznie z tym, w czym tkwił wtedy Andrzej Żuławski i właśnie z czym musiał się zmagać. I tutaj starałyśmy się bardzo to wszystko, no, jakoś pomiędzy tym nawirować. Może teraz Laura? To ja może powiem, że ja do projektu dołączyłam troszeczkę później niż Iza, kiedy Iza już miała film praktycznie ułożony. I Iza tutaj mówi o bardzo trudnym procesie i o tym, jak te materiały archiwalne działały i jak determinowały montaż, no to ja powiem, że potem my sobie z Kubą jeszcze skomplikowaliśmy robotę, ponieważ potem powstał pomysł, że jednak wywiady zostaną nakręcone na ekranach, więc jeszcze sobie zaczęliśmy komplikować tą pracę i jeszcze tych materiałów było jeszcze więcej. No ja miałam, dla mnie to był absolutnie wspaniała przygoda, ale też trudna. Pamiętasz, Kuba, jak ja się potwornie bałam wchodzić na montaż po Izie, wiedząc, że każdy montażysta ma swoje własne drzewko, na którym wiesza te materiały, więc w moim wypadku bardzo długo trwało przyzwyczajenie się do tego, w jaki sposób ten film wygląda. A później z Kubą już mieliśmy świetny przelot i bardzo dużo fajnej zabawy i dyskusji o obrazie wizualnym. Jak można pokazać obrazem wizualnym zupełnie coś innego niż obraz przedstawia. To były nasze główne dyskusje. No i chciałam powiedzieć jeszcze, że to jest tak, że jak czujesz, że reżyser cię szanuje, to idziesz za nim. Oczywiście, że tak. No tak. Kuba, może teraz Stefan, później Stefan. Stefan później. Na razie jesteśmy w produkcji, to postprodukcja, to jakby dojdziemy do tego etapu. Opowiedz o ludziach, bo... O człowieku. Opowiedz nam o człowieku. Nie, no w tym filmie poznajemy mnóstwo postaci, które były zaangażowane zarówno w pracę na Srebrnym Globie, jak i też związane są rodzinnie z Andrzejem Żuławskim. Jaki klucz tutaj dla ciebie był istotny, na kim ci najbardziej zależało i czy właśnie, bo jednak co innego jest wyciągać archiwa i układać, wieszać na drzewku, a co innego jest jeszcze rozmawiać o tym, że masz jakiś cel, jakby po coś robisz ten film i są osoby, które musisz przepytać na tę okoliczność, więc opowiedz trochę o tym procesie. No, rzeczywiście ten cytat jak magnes ściągał nasze myślenie i porządkował je w takich momentach, w których pojawiały się kwestie właśnie kogo zapraszać, jaką proporcję materiałów układać, czy czegoś jeszcze nie dodawać, czy coś odejmować. Na pewno byłem zaskoczony sam, jak ten proces wyewoluował z takiego pomysłu filmu o filmie w zasadzie. Tak, ja myślałem, że to będzie taki łatwy Łatwy proces, gdzie zrobimy coś w rodzaju Duny Chodorowskiego, gdzie opowiemy po prostu o tym, jaki fajny film mógł powstać, a nie powstał. Wejdę ci w słowo, tylko powiem, że Duna Chodorowskiego to dokument poświęcony nieistniejącemu filmowi Duna w reżyserii Alejandro Chodorowskiego. Serdecznie polecamy, bo nie, to jest znakomity dokument, którego silnikiem jest po prostu żyjący Alejandro Chodorowski. Natomiast na pewno dużym zaskoczeniem było to, jak dużo emocji było w samej ekipie. I to od początku jakby kontaktów, rozmów, zachęcania członków ekipy i członkiń, żeby nam coś opowiedzieli. Nagle się okazało, że ktoś gotowy jest przejechać z Wiednia na przykład, bo musi coś opowiedzieć, prawda? Że ktoś ma historię, której nigdy nie powiedział, a teraz ją powie. I to było dość niezwykłe, to było też dość jakby obciążające i takie przesuwające mnie poza moją taką zwyczajową strefę komfortu, bo nagle się okazało, że ten film to jest jakaś niedomknięta sprawa. Nie tylko na poziomie tego, że nie wiadomo jakby co się do końca wydarzyło, dlaczego został zatrzymany, ale też dla wielu osób, z którymi rozmawialiśmy, jakby to nigdy nie było tej premiery, prawda, takiej właściwej. Nigdy ich praca nie została jakoś tak właściwie doceniona. Oczywiście no, film ma status kultowego, pojawia się w różnych zestawieniach jako najlepszy film science fiction, który nigdy nie powstał, prawda, ale nigdy nie było jakby takiego momentu domykającego, żeby można było powiedzieć, uff, jakby to było to, prawda. I mam wrażenie, że stąd jakby brało się bardzo dużo temperatury tych rozmów. I wtedy już było jasno, że nie robimy tylko filmu o filmie, prawda? Że tutaj jakby musimy pójść za tymi emocjami, bo oczywiście z tego jest jakieś niesłychane paliwo. A druga strona, no to oczywiście pan Mateusz Żuławski i Ksawery Żuławski, którzy dla mnie robią emocjonalną stronę też tego filmu, jeżeli chodzi o tą warstwę prywatną. I panu Mateuszowi i Ksawerym jestem bardzo wdzięczny, jak się pięknie przed nami otworzyli, jak dużo nam dali. Nie tylko w tym, co powiedzieli, ale też jak o tym powiedzieli. Nagle się okazało, że o tym też film robimy, prawda? Iza pięknie jakby ustawiła tą stronę emocjonalną, coś, czego bym nie potrafił i z czego scenariuszu nie było tak naprawdę na początku. Właśnie tej relacji z Małgorzatą Braunek, z Ksawerym, coś, co kiedy teraz oglądam, jakoś dla mnie się wybija na pierwszy plan bardzo, bardzo mocno. I kiedy to już było ustawione, no to też wiadomo było, że tak naprawdę nie musimy rozmawiać z 30-40 członkami ekipy, prawda? My mieliśmy pomysł oczywiście, żeby rozmawiać z tymi niesłychanymi aktorami, aktorkami, które tu się pojawiają. Krystyna Janda, Jerzy Trela, Henryk Talar. Były telefony do wszystkich, tak? Już byliśmy wstępnie jakby umówieni na wywiady. Potem się wydarzyła pandemia, więc na chwilę odpuściliśmy i potem się okazało, że w sumie potrzebujemy tylko Andrzeja Seweryna, że potrzebujemy Andrzeja Seweryna jako alterego Andrzeja Żuławskiego i w zasadzie tyle, tak? Bo to nam już jakby, że już mamy to, czego potrzebujemy. Kolejnych anegdot, kolejnych historii z planu nie musimy tutaj dorzucać, bo ten silnik już pracuje i nie trzeba po prostu tego przeciążać. To w tej naszej wymarzonej telewizji, gdzie to jest serialem i wszyscy mogą anegdoty o tym filmie opowiedzieć. Poproszę mikrofon do Stefana Wesołowskiego. Cytując trochę, to musisz patrzeć tutaj na mnie, Stefan. Andrzej Żuławski, Andrzej Korzyński. Jakby jednak kompozytor muzyki filmowej, który współpracował z Andrzejem Żuławskim, no to jest punkt odniesienia gigantyczny. A dla ciebie co nim było właściwie, kiedy pracowałeś nad muzyką w tym akurat dokumencie, bo ona jest, ją słychać, ona jest do zapamiętania i jest do usłyszenia, więc chciałabym cię zapytać o właśnie pracę z Kubą, z tym filmem i też z legendą, która jednak jest tutaj w tle. No, jeżeli chodzi o Andrzeja Korzyńskiego, no to jakby on jest no, immanentną częścią w ogóle świata jakiegoś estetycznego filmów Żuławskiego, więc jakby jego obecność tutaj i w tych archiwach, które zostały wykorzystane, w sensie nie w archiwach, tylko we fragmentach filmów, jakby bardzo dużo mówią o estetyce tego świata i o tym, jak ważną on rolę pełnił. Natomiast ja na szczęście nie robiłem drugiego soundtracku do Na Srebrnym Globie, tylko do filmu o tym filmie i do filmu o Żuławskim, więc jak dla mnie to był tak naprawdę skok w taki estetyczny świat tych czasów, powiedzmy od strony bardziej instrumentalnej, w sensie, że stwierdziłem, że ja muszę tutaj koniecznie zaprzęgnąć do dźwięku te syntezatory, które były używane, że będzie świetnie jakby użyć ich jako narzędzia do tego, żeby gdzieś tam opowiedzieć o tym świecie, ale jednak ze swojego punktu widzenia i z punktu widzenia też no naszego, też czasów, w których żyjemy i mojego języka, bo jakby udawanie, że się jest Andrzejem Korzyńskim jest skazane na niepowodzenie. I cóż, no i mogę tylko powiedzieć, że dla mnie ogromną przyjemnością jest bo to już jest drugi film, który miałem okazję robić z Kubą. Ogromną przyjemnością jest to, że Kuba pozwala mi robić i jakby pracować w takim trybie, w jaki jest dla mnie właściwy, i tak naprawdę te materiały muzyczne powstały zarówno w przypadku tego filmu, jak i poprzedniego, zanim film został skończony, więc jakby no, Kuba musiał jakby zaakceptować, nie musiał, ale tak zrobił, jakby świat jakiś muzyczny i estetyczny, który nie był przyporządkowany w żaden sposób do nie wiem, do szkicu filmowego, do montażu, który gdzieś tam był przecież wciąż w robocie, więc to jest dla mnie ogromna przyjemność, no a jeżeli chodzi jakby o odniesienie do postaci Żuławskiego i tego, no to jest dla mnie... To było na pewno ogromne wyzwanie, no ale ja z tą muzyką starałem się, że tak powiem, stworzyć takie osocze, że tak powiem, emocjonalne dla tego filmu i dla tej postaci. I no, nie wiem, jak się udało, ale na pewno dużo mi to taki... przyjemności i dużo emocji też i ekscytacji wręcz, bym powiedział, przyniosło, bo to jest rzeczywiście, nawet jeżeli nie miałem okazji pisać muzyki do oryginalnego filmu Żuławskiego, to obcowanie jakby z tą historią, z tym światem i z tą postacią, no, było takim wyzwaniem bardzo mocno angażującym emocjonalnie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, teraz Wy. Zachęcam do zadawania pytań, do komentarzy. Twórcy polecieli w kosmos i wrócili, więc na pewno uniosą. Tak powiem. Czy ktoś zechciałby? To ja dam Wam chwilę jeszcze, ale nie wyjdziecie stąd, nie zadając pytań. Nie, żartuję oczywiście. Ale ja mam pytanie kolejne do Ciebie, Kuba, bo... Jesteś fanem twórczości Andrzeja Żuławskiego, ale jesteś też reżyserem. Jak to ze sobą pogodzić, bo jednak, nie chcesz mu dać mikrofonu, jednak Andrzej Żuławski, poza tym, że zrobił świetne filmy, to też jest, widzimy to w twoim filmie, też osoba, którą można skrytykować, do której można niejednokrotnie coś zarzucić jej. I właśnie jak spiąć jedno z drugim, że lubimy jego twórczość, że jest to właśnie taka postać kontrowersyjna niejednokrotnie i że jeszcze na dodatek jest to temat twojego filmu. To jest dużo napięć, więc zapytam cię o to. Na pewno podstawowe napięcie było takie, że są materiały archiwalne, w których Andrzej Żuławski sam opowiada historię Na Srebrnym Globie, prawda? Sam opowiada historię tego, co się wydarzyło z filmem, dlaczego według niego wydarzyło się to, co się wydarzyło. Opowiada to w sposób absolutnie hipnotyczny i przekonujący, prawda? Na tyle hipnotyczny i przekonujący, że przez lata jakby ta historia zapracowała jakby na status tej jedynej obowiązującej. No więc pierwsza kwestia to jest, jak to potraktować, podczas gdy nasz research, nasze rozmowy pokazują, że było troszkę inaczej, tak? To znaczy nie bardzo inaczej, natomiast właśnie pewnego rodzaju dramatyzacja czy ubarwianie tej historii, radykalizacja, które pojawiają się w wersjach Andrzeja Żuławskiego, bardzo filmowe, tak? Bo nie będę tutaj jakby w to wchodził dokładnie, ale ta historia też ma jakby jeszcze większą temperaturę. To jest, no gdyby oczywiście pewnego rodzaju pokusa, jakby weźmy to, bo to jest dobre po prostu, tak? To doniesie jeszcze bardziej, ale z drugiej strony właśnie próba takiego no, jednak dostania się do faktów, nie? Nie jestem jakby absolutnym zwolennikiem faktów, tak? Czasem jakby piękne kłamstwo, tak jak mówił Andrzej Żuławski, fikcja jest lepsza od naprawdziwości, prawda? Jakby ta naprawdziwość jakby niekoniecznie musi być lepsza od tego, jak to sfikcjonalizujemy. Natomiast no, zmierzenie się z tym było jakąś podstawową kwestią. No i jak mi pięknie powiedział pan Mateusz Żuławski, czego nie zapomnę, mówi, że no, stanął pan do pojedynku, pan jest waga piórkowa, a Andrzej to był Cassius Clay, tak? To, że pan ustał jakby te trzy rundy, jakby to już wystarczy tak naprawdę. I rzeczywiście to było trudne, to znaczy pamiętam, że kiedy wyszła ta biografia Andrzeja Żuławskiego, pani Aleksandry Szarłat, kiedy byliśmy w procesie pracy nad filmem, ja zacząłem ją czytać i zamknąłem ją na Srebrnym Globie tak naprawdę. Stwierdziłem, że jeżeli jeszcze więcej poczytam, to nie będę w stanie skończyć tego filmu, to znaczy tych kontekstów, wątków było tam tak dużo kolejnych, że ja miałem wrażenie, że my się ślizgamy tylko i wyłącznie i że w ogóle nie ma sensu, tak? Więc w ten sposób się jakoś zabezpieczyłem, że sfokusowałem się na tej historii, na tym, do czego mogliśmy dotrzeć, na materiałach archiwalnych i w ten sposób jakoś dopłynęliśmy do brzegu. Albo wylądowaliście. Albo wylądowaliśmy. Mhm. Drodzy Państwo, w międzyczasie mamy dwa pytania. Poproszę zatem, mogę zadać jeszcze, Piotrek, mogą być te dwa? Te dwa szybkie pytania niech będą. Proszę, przekaż mikrofon. Pan do prawej, tam pan do lewej. Pytanie. Szybkie, bardzo szybkie pytanie do Kuby. Kuba jako reżyser dzisiaj, zupełnie współczesny, jak ty oceniasz sam styl pracy Andrzeja Żuławskiego, który dzisiaj pewnie nazwalibyśmy przemocowym, takim zamordystycznym i niemożliwym do przeprowadzenia przy dzisiejszych warunkach produkcji filmowej. Całe szczęście. W pewnym sensie odpowiedziałeś na to pytanie, tak? To znaczy rzeczywiście... Z dzisiejszej perspektywy nie da się tego ocenić inaczej, natomiast no, te lata 70., prawda, które były takim czasem w kinie pewnego eksperymentowania z tym, jak daleko możemy się posunąć, nie tylko w tym, co pokażemy na ekranie, ale też jak to zrobimy, prawda? To był jakiś taki okres próby, który tak jak po powrocie z wojny trochę, tak, jakby troszeczkę inaczej jakby oceniamy to z perspektywy tego, co wiemy o psychologii, co wiemy o konsekwencjach tego rodzaju działań. Oczywiście jakby z dzisiejszej perspektywy po prostu nie wolno tak robić, tak? Natomiast wyobrażam sobie też, że wobec tego behemota, z którym, czy Lewiatana, czy jakkolwiek byśmy, czy Szerna, z którym Andrzej Żuławski walczył w tamtym czasie, żeby postawić ten film, być może inne metody tak naprawdę by zawiodły, tak? To znaczy zrobienie Na Srebrnym Globie w takiej formie, w jakiej powstało, było możliwe wówczas tylko i wyłącznie dzięki takim metodom, takiemu zaangażowaniu, no pewnego rodzaju jakby takim skrajnościom. Nie? I to jest pewnego rodzaju zagwozdka, którą mam a propos tego filmu, to znaczy no, tego filmu by po prostu nie było, on nie mógł powstać inaczej. Być może właśnie w sumie go nie ma, tak? Być może właśnie dlatego też można by było tak spekulować, ale mam wrażenie, że rzeczywiście no, z dzisiejszej perspektywy powinniśmy to jednoznacznie potępić, natomiast jesteśmy mądrzejsi o 40 lat psychologii i wiedzy jakby o konsekwencjach pewnych zachowań, prawda? I wydaje mi się, że przynajmniej taką poprawkę trzeba na to wziąć. Ja troszeczkę, właśnie to pytanie mnie uprzedziło moje pytanie, bo też byłem zainteresowany tym, czy formuła dokumentu i formuła takiego no, bardzo artystycznego filmu w sensie takiej licencji poetyka, że jest jakby na innych rejestrach. Czy to, że Państwo daliście z siebie, każdy dodał coś swojego, czy ta sztuka taka, która jest zupełnie oderwana od rzeczywistości, nie pozwala na jakby troszeczkę więcej przekazania wizji samego reżysera, tak? Że jakby ta konieczność narzucenia własnej wizji jest czymś, co jakby rozgrzesza troszeczkę tego twórcę. Troszkę się zgubiłem w tym pytaniu, przyznaję, ale czy chodzi Panu o wizję artystyczną, czy chodzi o kwestie etyczne? Nie, chodzi mi o formułę. Tak? Film dokumentalny jakby pozwala na to, że każdy z twórców z Państwa, montażyści, dźwiękowcy i tak dalej, że dają coś z siebie i jest to... jakby bardziej, nie wiem, czy dozwolone, uzasadnione, nie mogę dobrać właściwych słów w tej chwili, natomiast, że film, który jest takim bardzo, tak jak Na Srebrnym Globie, prawda, że jest bardzo czymś takim wysublimowanym, znaczy pewną wizją, którą narzuca twórca, reżyser, wizjoner, tak, że jakby cała reszta ekipy musi się w pewnym sensie podporządkować. I właśnie chodzi mi właśnie o to, czy w pewnym stopniu nie rozgrzesza to tego twórcy, w sensie w tym przypadku Żuławskiego. Nie wiem, no być może tak, ale no, na pewno to powoduje, na pewno mieliśmy dużą zagwozdkę właśnie jak z tą wizją się obejść, prawda? To znaczy, czy powinniśmy taki white cube zbudować po prostu i ją tam wyeksponować i wycofać się zupełnie, czy powinniśmy pójść jednak w jakąś formę, która byłaby rozpoznawalna i taka nasza. Zdecydowaliśmy się na to drugie, jednocześnie szukając, wydaje mi się, pewnej energii, która u Żuławskiego jest absolutnie niepodrabialna, ale być może coś jakby w montażu, na przykład coś w muzyce, coś pewnego rodzaju rytmie z tego złapać. I na pewno no, jakby zrobienie filmu o filmie w ten sposób troszeczkę też, tak jak Pan mówi, no, rozgrzesza twórcę o tyle, że my z tego też robimy pewnego rodzaju historię, tak? Robimy z tego pewnego rodzaju bajkę, jakieś opowiadanie, jakąś fikcję też na pewnym poziomie, prawda? Mimo że fikcję jakby zakorzenioną mocno w faktach i w rozmowach, to jednak jest to pewnego rodzaju opowiadanie, które my konstruujemy, które my skracamy, gdzie my rozkładamy akcenty i tak dalej, więc w tym sensie być może tak. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale możemy jeszcze pogadać dłużej. Pan kiwa głową, więc odpowiedź jak najbardziej udzielona. Chcesz jeszcze coś dodać do tego? Dodać. Dobrze, oczywiście. Mam pytanie, czy mogę jeszcze coś dodać? Możesz, patrzę na zegarek, możesz. Przepraszam, tak pod światło, ale chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować Tomkowi Kolankiewiczowi, który jest tutaj też z nami, ponieważ on razem z Kubą... To było to nasionko, które zakiełkowało. Oni razem przyszli spotkać się z nami i zaproponowali nam współpracę, więc bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję całej ekipie, której nie ma tutaj jeszcze z nami, bo są porozrzuceni na różnych planach. I dziękuję też bardzo mojej rodzinie, która nie widziała mnie od 2 miesięcy prawie. Tak, mała prywata i tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja też Ci dziękuję. I dziękuję Państwu.